Hejka, dobry wieczór. Przychodzę, słuchajcie, dzisiaj z niezapowiedzianym live'em. Takim w, myślę, też niespodziewanej godzinie, bo chyba 100 lat nie było live'a wieczorem o tej porze, jeszcze w piątek. Ale poczułam, że chcę zrobić, że chcę się z Wami podzielić taką energią, która we mnie jest. Tak jak wspominałam na story, dzisiaj jest energia planowania różnych rzeczy i robienia rzeczy, chociaż właśnie też staram się to robić w mojej kobiecości, żeńskości sobie kreować, ale cieszę się, że mogę tutaj do Was coś pogadać, bo mam chęć. Słuchajcie, tak mi dzisiaj włos stoi tutaj na dęba, ale stwierdziłam, że nie będę go przyklejać, tylko dla fabuły on musi zostać. Potrzebowałam tego live. Super, cieszę się bardzo. Słuchajcie, ja tu w kieliszeczku mam już wodę. Jest to woda. Dzisiaj mam wodę smakową o smaku kokosowym, sparkling water coconut. Ja jestem zawsze piciara, że tak powiem, zawsze muszę mieć jakieś śmieszne napoje. Hej Werka, pozdrawiam Cię z Dubaju. Pozdrawiam! Nie wiem, czy tu mieszkasz, czy jesteś na wakacjach, ale miłego czasu w Dubaju. Inaczej być nie może. Ta antenka na przepływ energetyczny. Też tak właśnie czuję. Też tak czuję, dlatego ją właśnie zostawiłam. I ona jest taka śmieszna, bo mi ten włos tak stoi dęba. Więc niech będzie. Słuchajcie, dzisiaj ja zostaję w domu, chyba. Więc stwierdziłam, że zrobimy sobie wspólną imprezkę na live'ie zamiast tego. I to nie jest live taki przypadkowy w ogóle, bo dalej pojawiają się pytania. Za każdym razem, jak robię Q&A, to jest pytanie. Weronika, czy da się zamanifestować celebrytę, albo czy da się być celebrytą, bla 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 bla, czy celebryta to, tamto, siamto? Ja Wam powiem tak, po co mamy się dowiadywać, jak manifestować celebrytę, albo w ogóle się tym zajmować, skoro to my możemy sobie przyjąć taką energię celebrytki, stać się celebrytką, niezależnie od tego, czy dla Was to bycie celebrytką znaczy bycie celebrytką serio, serio, czy cokolwiek to jest, czy po prostu być w energii celebrytki, bo ja uważam, że od kilku miesięcy na pewno, ale już od dłuższego czasu starałam się właśnie w takiej energii celebrytki być i bardzo ze mną to współgra. Szczególnie też miejsce, w którym jestem, tak na to pozytywnie wpływa, ale to, że się też znajduję w tym miejscu i że się tak czuję, to jest wynik mojej wewnętrznej pracy, więc chciałam Wam powiedzieć o takich pięciu rzeczach, które przyszły mi do głowy, jak wracałam ze spaceru, które moim zdaniem są właśnie powiązane z taką energią celebrytki, którą możemy w sobie aktywować. Także jeżeli chcecie aktywować w sobie energię celebrytki, to zapraszam na tego live'a. Niezależnie od tego, tak jak mówię, to nawet nie ma się kojarzyć, słuchajcie, ze sławą, bo dla mnie taka energia celebrytki to jest po prostu zarażanie innych na zewnątrz swoją pozytywną energią, bycie inspiracją dla innych poprzez to, kim Wy jesteście. I też taka energia, która sprawia, że inni Was szanują, że uważają Was za mega ważną osobę w towarzystwie i widzą, że do Was nie można z byle czym podchodzić. Tu się nie można z byle czym odezwać. Jedynie kto się może byle jak odezwać, to jacyś hejterzy, ale oni tak pozostają anonimowi, bo nigdy nie mieliby odwagi Wam tego powiedzieć we twarz. Także weźcie zdrówko, mam nadzieję, że też macie coś do picia i lecimy. Dawajcie znać w ogóle, co robicie w piątek. High energy, tak. Tak jest. No więc słuchajcie, pierwszą rzecz, którą chciałam wymienić, to jest nawiązanie do rolki, którą dzisiaj dodałam. Nie wiem, czy już widziałyście, czy nie. Jak nie, to zachęcam do przeczytania. To jest właśnie o takich kobietach, które bardzo często najpierw serwują i dają, wyrzucają wszystko na zewnątrz dla innych, a potem im się przypomina, że może by one też czegoś potrzebowały. Właściwie one reflektują się, że one by też potrzebowały czegoś, kiedy zaczyna się w nich pojawiać złość. Bo bardzo często, kiedy my przekraczamy nasze granice i wchodzimy w ten people pleasing, zaspokajamy cały czas innych, to w pewnym momencie pojawia się w nas złość i albo widzimy, że okej, ta złość jest albo na siebie, albo wyrzucamy ją na drugą osobę, bo nie wiemy do końca,
skąd ta złość i co to w ogóle jest, bo nie potrafimy rozpoznać, że kurde, to może było takie za dużo wyrzucanie siebie na zewnątrz, a nie zaspokojenie swoich potrzeb, bądź też osoby już bardziej świadome zaczynają widzieć, że kurde, może tutaj znowu postąpiłam w taki sposób i zgodziłam się dla kogoś na coś, na co tak naprawdę wewnętrznie nie chciałam. Mam urodziny, 100 lat. Wszystkiego dobrego. Tak, będzie zapis live, ale polecam być na żywo. Więc pamiętajmy, że jeżeli chcemy w sobie aktywować tą postać celebrytki, energię celebrytki, to musimy zacząć od tego, że każda celebrytka, tak tutaj będę nazywać, to będą takie moje celebrytki, bądźcie moimi celebrytkami, niech to dla nas będzie taki nowy termin, nowe pojęcie, które będzie właśnie oznaczać tą postać, którą wymieniłam na samym początku, tak? Osoba, która jest, która wnosi mega wartość do życia innych, jest inspiracją i wszyscy na zewnątrz ją szanują. I szanują jej czas, energię. Więc oczywiście ta celebrytka musi najpierw zacząć od szanowania swojej energii, więc każda celebrytka wie, że zanim ona zacznie dawać innym, i może oczywiście dawać innym, to nie jest tak, ona w ogóle przez to, kim ona jest, ona już daje innym, tak? To jest też powiązane z naszą kobiecą energią, tym, co wrzuciłam też rano na story, że kobieta, która jest wypełniona tą energią, bo na przykład mężczyzna, z którym jest w relacji, stworzył dla niej takie środowisko, żeby ona mogła sobie tak swobodnie, bez stresu tą swoją energię napełniać, wtedy przez to, kim ona jest, jest w stanie też tą swoją energią napełniać innych. Więc każda celebrytka wie, że ona nie będzie mogła dawać innym, nie będzie w stanie nic dać innym, jeżeli ona zamiast się napełniać, gromadzić, absorbować z zewnątrz, będzie cały czas wyrzucać na zewnątrz. No i my mamy, myślę, że jako kobiety w Polsce też często, takie mega dużo takich programów, że my musimy służyć, nam musi być ciężko, my musimy innym pomagać, być grzeczną dziewczynką, zawsze wszystko robić dla innych, służyć, podawać. No i to się gdzieś tam pielęgnowało w domu na przykład. Witam wszystkie celebrytki, witam. Że w domu się pielęgnowało na przykład, że trzeba wszystko mężczyznom w domu robić, wszystko im podawać, służyć im. I my potem wychodzimy i myślimy, że trzeba tak im robić i trzeba jeszcze w ogóle na przykład kobietom też usługiwać i wszystkim na zewnątrz, żeby ktoś nas chciał lubić, żeby ktoś chciał się z nami zadawać, tak? Bo na przykład musieliśmy sobie na miłość zasługiwać. Więc teraz zmieniamy ten program. Celebrytka wie, że ona najpierw musi zostać nakarmiona, nie tylko jedzeniem, ale w różny sposób. Musi się nakarmić i ona najpierw przyjmuje to, co inni chcą jej dać, a potem ona również może dać to, co ona chce dać, bardzo często w innej formie. I tak to wygląda. I przechodząc do drugiego punktu, to jest też mega powiązane właśnie z tym, co ja bardzo dużo mówię o relacjach, o przyjmowaniu od partnera, ale też o przyjmowaniu pieniędzy z powietrza. Czyli znowu mamy tutaj kolejne programy. Dziękuję Sandra, że pisze, że działa, że nie zacina. Hejka. Tak, mamy kolejne programy, oprócz people pleasingu, czasami wchodzimy w takie dalej z tym programem pracy, którym ja się często zajmuję, bo uważam, że on jest taki dosyć silny i ciężki do ściągnięcia, no bo nam się od małego, od dzieciństwa wpaja, że my, żeby coś w życiu osiągnąć, żeby coś dostać, musimy pracować i to wpływa na to, że nam jest ciężko pieniądze otrzymywać w przyjemności, pieniądze, szczególnie jako kobiety, magnetyzować, manifestować bez szarpaniny, bez ciężkiej pracy. Ale tutaj jak sobie, to jest bardzo fajnie połączone, jak sobie będziemy ten program zmieniać, to po pierwsze będziemy mieć bardziej energię celebrytki, po drugie będzie nam łatwiej przyjmować od mężczyzn i ogólnie od ludzi prezenty, to, że oni chcą nam dawać swój czas, swoją energię, chcą coś dla nas zrobić, chcą coś dla nas ugotować i tak dalej. I będzie nam też łatwiej otrzymywać albo większe kwoty z naszej pracy, albo ogólnie pieniądze z powietrza. Dlatego, że zobaczcie, wiele kobiet tak naprawdę podświadomie boi się być z partnerem, który chce im dawać, just because, tak o, bo uznaje, że to jest kobieta i ja jej chcę zapewnić wszystko, co najlepsze, to jest moja kobieta.
bo one dalej wyznają ten program pracy, tak? Czyli że ja nic nie mogę dostać za darmo, tylko ja najpierw muszę coś włożyć, muszę wykonać jakąś pracę, muszę się narobić, żeby coś dostać. Czyli one przez ten program, nawet jak dostaną coś od tego mężczyzny, czyli on, nie wiem, kupi im kwiaty, zabierze je na randkę, zaopiekuje się nimi, ugotuje im coś i tak dalej, potem uważają, że one muszą znowu się jakoś napracować i wysilić, żeby mu to zaraz oddać w zamian. Albo nawet jeżeli to robi koleżanka, tak? Koleżanka, nie wiem, dała nam dała nam na przykład na urodziny naszyjnik i my już myślimy, że my jej jakoś będziemy musiały to oddać. That's not the point. Więc jeżeli sobie będziemy, jeżeli już sobie to uświadomimy, a już sobie to uświadamiacie, bo ja Wam o tym mówię, że taki program istnieje i że my go już nie chcemy, bo on nas to tylko męczy dlatego, że ktoś nam tak kiedyś powiedział, ktoś nas tak kiedyś nauczył i my się teraz tego ślepo trzymamy, zamiast pomyśleć, ale w sumie, gdybym ja od początku sobie powtarzała, że przyjmowanie tak o jest dobre, normalne, to nie miałabym żadnego problemu, żeby to robić. I nie triggerowałyby mnie też treści, które ostatnio Weronika wrzuca. Tak? Bo to jest właśnie o ściągnięciu tych programów. I to właśnie jednocześnie wpłynie na to, że bardzo prawdopodobne, że pieniądze będą do nas przepływać z różnych stron w łatwiejszy sposób, bo my zrozumiemy, że ja mogę dostawać za to, że po prostu jestem. Że jestem tutaj królową, jestem kobietą, jestem bogini i mogę dostawać za to. Nie za to, ile ja się narobię czy wysilę. I to jest właśnie też połączone z powrotem do naszej żeńskiej energii. Zaczynamy widzieć, że to nie leży w naszej naturze, żeby na pieniądze się ciężko narobić, tylko w naszej kobiecej naturze leży, aby te pieniądze magnetyzować. Im szybciej to zrobimy, im szybciej to zrozumiemy, im szybciej to zaczniemy wprowadzać w życie, tym łatwiej nam będzie i tym bardziej nam ciało za to też podziękuje, bo poczujemy, że w końcu wszystko płynie. Zaczęłam afirmować, że ciągle podróżuję i dosłownie co chwilę gdzieś jeżdżę i ciągle to wychodzi tak spontanicznie i piękne rzeczy mi się przytrafiają podczas tych podróży. Super, super kochana. Enjoy. Enjoy your life. Więc od dzisiaj wychodzimy z taką intencją, że my jako kobiety trochę zwalniamy, tak? Zwalniamy. Wiadomo, że wiecie, jeżeli mocno jesteśmy w tym programie pracy i cały czas mamy takie, ja muszę robić, muszę robić, muszę robić, czasami nam to trochę zajmie i czasami będzie to triggerujące, żeby się nauczyć więcej odpoczywać, więcej karmić tą swoją duszę, swoje ciało, absorbować tą energię najpierw, czyli zrobić rzeczy, które mi sprawiają przyjemność, pozwolić sobie na więcej tej przyjemności, na więcej luzu, na to, żeby ktoś się mną zaopiekował, żeby ktoś mi coś dał. I zobaczymy, jak stopniowo zmieniamy wersję nas na tą, dla której to się staje totalnie normalne. Ja to wiem najlepiej, bo sama też byłam wielokrotnie w tych programach, już nawet jak czasami wychodziłam, to jeszcze wracałam, w tych programach takich mocnych pracy, że ja muszę robić, 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 robić. Teraz coraz częściej wychodzi mi już takie po prostu flow, po prostu, że moje życie jest takie, ja sobie jestem. Jako kobieta dbam bardzo o swój odpoczynek, o to, żeby się karmić tym, co mnie pasjonuje, co karmi moją duszę, dzięki czemu moja energia też jest jeszcze bardziej w stanie zasilać innych i też bardzo ładnie mogę magnetyzować pieniądze bez takiego poczucia, że ja wykonuję pracę i tylko za tą pracę to otrzymuję. Tak. Tutaj właśnie Wam powiedziałam też o tym... Nie wiem, do czego chciałam nawiązać, ale nieważne. Więc przejdźmy po prostu do kolejnego punktu, którym jest bezkompromisowe bycie sobą. A tu jeszcze przeczytam. Zamanifestowałam sobie super pracę, w której mało robię, a dużo zarabiam. Zawsze mówię, że tak nie można, ale jednak można. Można jak najbardziej. Ci, co mówią, że nie można, to po prostu oceniają to swoimi własnymi przekonaniami bądź naszymi starymi przekonaniami. Można jak najbardziej. Jest to dla nas dostępne. Więc... Słuchajcie, bezkompromisowe bycie sobą. Celebrytka nie boi się być sobą i grzeje ją to, co sobie ktoś pomyśli.
Mam nadzieję, że to, co teraz robię w internecie, będzie dla Was tutaj inspiracją, bo słuchajcie, ja mam świadomość, że ja żyję w moim własnym odklejkowie trochę, przez to, że zawsze się tak trochę zderzam z rzeczywistością, jak na przykład wracam do Polski. I im dłużej żyję tutaj za granicą czy podróżuję, tym bardziej wiem, że moje przekonania i moje zachowanie zmienia się coraz bardziej na takie dostosowane do mieszkania tutaj. No i tutaj na przykład to jest bardzo normalne, że ludzie do siebie zagadują, że się na przykład, wczoraj byłam w restauracji i kelner bardzo dużo zagadywał i miał taką gadkę śmieszną i sobie myślałam, kurde, mam wrażenie, nie mówię, że to się nie dzieje w Polsce, bo wiem, że się dzieje i to sami kreujemy naszą własną rzeczywistość, ale wiem, że tutaj ogólnie będąc przybieram inne przekonania, też na przykład na temat, nie wiem, religii, kultury, ogólnego takiego podejścia do życia, też w relacjach różnych takich standardów, tak? Więc wiem, że jak tworzę w internecie, no to tym bardziej moja osoba zachowująca się totalnie inaczej niż te standardy są gdzieś tam może w Polsce, może jeszcze bardziej triggerować. W każdym razie, wiecie, jeżeli wy kogoś, powiem wam na moim przykładzie, jeżeli ja kogoś triggeruję i ktoś mi pisze coś niemiłego, a ja sobie leżę na basenie w Dubaju, opalając się, to mnie to grzeje. I to jest właśnie o byciu celebrytką, że ona... Bo właśnie, dlaczego mnie to też grzeje? To mnie nie grzeje tylko dlatego, że sobie myślę, o, ja teraz sobie leżę w Dubaju przy basenie, tak mam super, bo that's not the point, tylko ja sobie przypominam o mojej misji. Ja wiem, że na przykład to, o czym teraz głównie mówię, tak? Czyli te związki, relacje, podwyższenie standardów, to jest moja misja, żeby kobiety nie musiały przechodzić przez toxic relacje. Wiem, jak jest być w toksycznej relacji, wiem, jak to jest się z tym po prostu, jak to się ciągnie jak smród po gaciach i kiedy dziewczyny są totalnie wywalone z kapci i każdego dnia nie mogą spać i po prostu są w ciągłym stresie przez to i to jest ich główna misja życiowa, żeby to zmienić albo żeby tego partnera zmienić i nie potrafią wydostać się ze związku z narcyzem i myślą, że to jest najlepsza opcja, która je w życiu spotka i już nikt nigdy więcej nie będzie. Ja nie wiem, kiedy ja biorę oddechy czasami, jak mówię, ale już chyba tego nie potrzebuję. I wiecie, i to jest moja po prostu, ja sobie przypominam o tej mojej misji. I mam takie, kurde, czyli ja dalej muszę to robić. Wiem, po co to robię, wiem, dlaczego to robię. Właśnie słuchałam nagranie z programu, a tutaj live. Tak, w programie dzisiaj też właśnie bardzo dużo o tych flagach, na co zwracać uwagę, na co nie. Także super, kochana. Tutaj też właśnie to, co mówię, bardzo się będzie łączyć z naszym programem Nowe Standardy. By the way, kto jeszcze nie jest, dalej można dołączać. Zapraszam Was tam serdecznie, bo uważam, że ten program się tworzy. Jest trzeci dzień dzisiaj, także można śmiało nadrobić, ale tam będzie... Wszystko, co najlepsze. I no i właśnie, i przypominam sobie o tej misji i wtedy nie obchodzi mnie jakiś, nie oceniam po imieniach, bo nie chcę nikogo obrazić, ale powiedzmy jakiś Marek czy Jarek, który wszedł i się po prostu striggerował jak małe dziecko i musi mi napisać, że jestem albo czymś tam. Bo ja mam misję, ja mam cel i uważam, że to jest właśnie energia celebrytki. Ona wie, po co coś robi, wierzy w swoją misję i wierzy w siebie, w swoje intencje, w swoje dobre intencje. Bo ja wiem, że kiedy tu jesteście kobietami, jesteście osobami z najlepszymi intencjami. Aż się rymuje. Więc wiem, że to nie zawsze jest łatwe, bo czasami możemy mieć takie, kurde, jest mi ciężko, że może boję się odrzucenia, że ludzie zaczęli krytykować to, co robię, bo i na jakimś poziomie moje ciało odbiera to jako odrzucenie. Natomiast wtedy trzeba budować to zaufanie do siebie i właśnie do tego celu, do tej misji. Potwierdzam, tu w Dubaju wszyscy są bardzo mili, ja dzisiaj zamówiłam sobie kafę Brez. Nie wiem, chyba tak to się nazywa. Nie wiem, co to jest. I pomyliłam się i zamówiłam sobie nie taką kawę, jak chciałam. Kelner mi powiedział, że nie ma problemu, wymienił. No, dokładnie. Ja kocham po prostu standard takiej obsługi i też standard tego, jak są traktowane kobiety. No, wszystko. Dużo by mówić. Zdrowie za piękne nasze rzeczywistości. Więc mamy trzy punkty wymienione, które chciałam Wam dzisiaj wymienić. Przejdźmy do czwartego. Czyli uważam, że celebrytka
jest ogólnie, raczej myślę, że Wam też się tak będzie kojarzyć, celebrytka jest zadowolona ze swojego życia i jest ogólnie szczęśliwa, tak? Dlatego też inspiruje innych, bo ona ma coś zajebistego w swoim życiu, co inni też by chcieli mieć i do tego dążą. No ale pytanie jak? Bo prawda jest taka, że każdy z nas może mieć momenty, gdzie czuje się po prostu tak jakoś no 2 na 10 i coś nie gra w tym życiu. Muszę sobie trochę zmienić siedzenie. I coś nie gra w tym życiu, no więc co wtedy zrobić? I prawda jest taka, że da się coś zrobić, bo jedne osoby mogą się zamknąć na to, że kurde, jest kijowo i jest źle i jest niedobrze, więc położę się i będę płakać w poduszkę. A można wziąć to w swoje ręce, być sprawczą, jak prawdziwa kobieta sukcesu i zastanowić się, no to co ja mogę zrobić, żeby było lepiej, co mi nie odpowiada. Czy może naprawdę czuję, że już jest nieciekawie od dłuższego czasu, to mogę, może potrzebuję iść na terapię i z kimś porozmawiać. Może wiem, że wyjście z domu by mi pomogło. I niektórzy mogą powiedzieć, o, tobie jest właśnie łatwo, bo ty już mieszkasz w Dubaju, bo ty masz fajną pracę i masz to, i masz tamto, i bla, bla, bla. Ale słuchajcie, tak nie jest. Wiecie, my się bardzo łatwo przyzwyczajamy do tego, co nas otacza. I dla mnie to już jest totalnie normalne, że nie wiem, że mieszkam w takim miejscu, że wszystko jest takie, można powiedzieć, perfekcyjne. A mimo wszystko wiem, że mogłabym pójść tą ścieżką, że kurde, a to dzisiaj mi się nie chce, nie wiem, ubrać, dzisiaj mi się nie chce wyjść z domu, posiedzę sobie. W sumie to może mam tyle pieniędzy zamanifestowanych, że mi się nie będzie chciało pracować, więc po co ja mam w sumie coś nagrywać, po co ja mam robić tego live'a teraz, po co mam zrobić rolkę. Wiecie, i można iść tą ścieżką i to by było bardzo łatwe, bo mój umysł też czasami chce iść tą ścieżką. Czasami sobie na to pozwalam i nic nie robię cały dzień, ale przeważnie decyduję się trochę sobie powiedzieć nie, bo to nie sprawi, że ja jestem szczęśliwa, bo ja wiem, co sprawia, że jestem szczęśliwa. To, co sprawia, że jestem szczęśliwa, to każdego dnia podjęcie decyzji, która mnie prowadzi do jeszcze lepszego tego życia. Czyli decyduję się zrobić ten makijaż, ubrać się jakoś ładnie, wyjść z domu, pójść do jakiejś fajnej kawiarni, wypić ulubioną kawę, spotkać się z przyjaciółką, nagrać tutaj coś do Was znowu z poczucia tej misji, tego co ja robię i dlaczego coś robię, tak? Więc pamiętajcie o tym, że to jest zawsze o wyborze. I jak nawet jak się czujecie kijowo i weźmiecie sobie notes, journal, usiądziecie z długopisem i pomyślicie sobie, co by nawet jakaś najmniejsza rzecz sprawiło dzisiaj, że ja się poczuję lepiej, to już jest duży krok. Bo też miałam momenty w swoim życiu, że czułam się kijowo i nic, totalnie nic mi nie sprawiało przyjemności, więc siadałam i nawet sobie takie pisałam rzeczy typu posłuchanie polskich rapsów. Naprawdę, stwierdziłam, że dobra, to jest rzecz, która trochę w 1% może mi poprawić humor, więc sobie to wpisywałam i to robiłam. Potem myślałam, może zapiszę sobie wdzięczność, za co mogę być dzisiaj wdzięczna. I robiłam i już pomagało trochę. Może mogłabym sobie pomyśleć, może właśnie ubiorę dzisiaj jakąś rzecz, której nigdy nie ubierałam i może ona sprawi, że się poczuję fajniej. I robiłam to. Więc od takich rzeczy się zaczyna i takie rzeczy już robią dla nas przeskok do nowej rzeczywistości. Więc pamiętajmy o tym. I ostatnia taka rzecz, to też miałam taką historię z dzisiaj. I dlatego też uważam, że celebrytka jest ogólnie inspiracją dla innych, jest inspirująca. Nie boi się też wspierać innych kobiet i ogólnie mówić dobrych rzeczy ludziom. Chociaż wiem, że niektórym może się kojarzyć, że a, celebrytka jakoś negatywnie. My tutaj zmieniamy to postrzeganie, bo chcę, żeby Wam się to... Z jakiegoś powodu czuję, że chcę, żeby Wam się to pozytywnie kojarzyło. Więc celebrytka nie boi się też właśnie robić takich odważnych ruchów i mówić innym ludziom dobrych rzeczy, szczególnie kobietom. Więc dzisiaj miałam taką sytuację, że to było dosłownie niedawno, jak wracałam z zewnątrz, z dworu tak zwanego i przed tym live'em. No i poszłam do toalety, jeszcze tam publicznej i tam była dziewczyna, kobieta, nie wiem, ona tam chyba pracowała w czymś tam, no ale była w tej toalecie co ja i ona ogólnie wyglądała, ona słuchajcie, przemywała sobie twarz i ona wyglądała na taką mega, mega zmartwioną. I
I ja wychodząc, zapytałam się, czy wszystko w porządku. No bo mówię, no wyglądała na taką zmartwioną, jakby coś było nie tak, może jakby się źle czuła, no bo przemywała tą twarz wodą. I ona powiedziała, że tak, że wszystko w porządku. I ona chyba pomyślała, że ja ją spytałam, czy wszystko ok, bo ona miała jakby trądzik na twarzy, czy jakieś problemy skórne. Natomiast jako osoba, która przez wiele, wiele lat wie, co to znaczy zmagać się z problemami skórnymi, totalnie nie obchodziło mnie to, że ona ma te problemy skórne, tylko się zastanawiałam, czy ona się po prostu dobrze czuje, czy czegoś nie potrzebuje. Więc ja poczułam, że chcę jej powiedzieć, że też wiem, co to znaczy mieć te problemy skórne i że wygląda pięknie tak czy siak. I słuchajcie, bardzo się wzruszyłam w tamtym momencie, tak dalej jak o tym myślę, to się wzruszam jeszcze. I nie dlatego, że wiecie, że to było jakieś takie piękne, bohaterskie, że ja jej powiedziałam, że ona pięknie wygląda mimo wszystko, czy jej się zrobiło miło, czy cokolwiek, nieważne, tylko ja po prostu poczułam też, że powiedziałam to do siebie, do wersji siebie z przeszłości, która też stała przed tym lusterem i się też tak bardzo przejmowała tym, jak wygląda, i że ja bym wtedy też potrzebowała tego słowa od siebie, powiedzieć sobie: słuchaj, ale i tak pięknie wyglądasz, i tak jest super, i tak nie masz się czym przejmować. I no i bardzo gdzieś tam to we mnie po prostu, to coś we mnie zadziałało. I uważam, że tak właśnie też działa to, kiedy wy mówicie innym komplementy, szczególnie kiedy to są komplementy, kiedy widzicie osoby, które być może zmagają się z tym, z czym wy się zmagałyście w przeszłości, to mam wrażenie, że wtedy leczą się te kawałki nas, które kiedyś potrzebowały też takiego słowa. Więc zachęcam was do mówienia komplementów, szczególnie kobietom, szczególnie właśnie w takich momentach. I na pewno wpłynie to dobrze i na nie, i na was. I właśnie uważam, że o tym jest bycie celebrytką. O pokazywaniu też innym, że da się być taką wspierającą kobietą, że da się powiedzieć coś dobrego i da się podać dłoń i da się też powiedzieć sobie samej coś dobrego. Dobra, kochane. Tyle chyba chciałam powiedzieć. Nawet nie wiem, ile ten live w ogóle dzisiaj trwa. Ale tak, energia celebrytki będzie związana z czymś, co nadchodzi za parę dni. Także będzie się dużo działo, bo dzisiaj dużo poplanowałam na jeszcze resztę tego miesiąca, na kolejny miesiąc. Także lecimy z tym. Cieszę się, że jesteście. Mam nadzieję, że macie przepiękny piątek. Będziecie mieć przepiękny weekend. Pamiętajcie, że nawet jak nie macie planów, to tym bardziej bardzo, 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 bardzo dużo jeszcze niesamowitych rzeczy może się wydarzyć. I z tego się trzymajmy. Z taką intencją idźmy przez te kolejne dni. Myślę, że się jeszcze spotkamy na live'ie w weekend, albo w poniedziałek, albo we wtorek. Zobaczymy. Myślę, że w poniedziałek może być coś. Także ściskam was mocno. Dziękuję za waszą energię dzisiaj, za waszą obecność. Trzymajcie się i do usłyszenia kolejnym razem. Pa, pa!